Szanowni Państwo, jest piątek, 19 czerwca, godzina 19 na dworze pada deszcz, a my wyruszymy w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Że tam nie wielkie wydarzenie artystyczne. Normalnie cała sala pełna byłaby gości, byłoby wielu oficjeli, którzy przyszliby złożyć gratulacje naszemu bohaterowi wieczoru. Byłby wreszcie on, Alfred Aśniołowicz, człowiek, legenda polskiego malarstwa, grafiki, którego dzisiaj wystawę, pracę mamy Państwu okazję zaprezentować. Niestety od 6 marca czas zatrzymał się. Kultura w sposób szczególny to odczuwa. Opustoszały galeria, teatry, opustoszały kina, koncerty przestały się odbywać. U nas Wysp Polskości ostatni wernisaż odbył się 6 marca. Wtedy był tu tłum gości. Później musieliśmy 4 wernisaże odwołać. Na szczęście wygląda wszystko na to, że to mamy za sobą. I kultura powoli, nieśmiało, ale wraca na swoje własne szlaki. Ten czas 3 miesięcy, choć przykry dla nas bardzo, tęskniliśmy za artystami, za widzami, za publicznością, która tutaj tak licznie zawsze odwiedzała nasz przybytek, ale nie marnowaliśmy. Zrobiliśmy 2 wspaniałe projekty, pozyskaliśmy pieniądze z Narodowego Centrum Kultury, także już od lipca wiele będzie się działo tutaj w Galerii Wystaw Artystycznych i mam nadzieję, że stopniowo, uważając na bezpieczeństwo Państwa, będziemy powoli zapewniali publicznością naszą galerię, nasze patio, bo tam też będą się odbywały różne imprezy. Dzisiaj, proszę Państwa, natomiast jest to naprawdę wielkie wydarzenie. Alfred Aśniołowicz, artysta, który ponad 60 lat tworzy, zachwyca, budzi podziw, wystawia w Europie i na świecie, który do dzisiaj wykazuje się wielką energią i mocami twórczymi, prezentuje przed Państwem prawie 200 prac. W przyszłym tygodniu będziecie je mogli Państwo zobaczyć, bo nasza galeria będzie codziennie czynna, będzie tu można wejść, zachowując środki ostrożności, będzie można podziwiać, kontemplować. Każdy przybywający otrzyma katalog, także wystawa na pewno dotrze do Państwa. Przedsmak tej twórczości Alfreda Aśniołowicza na pewno Państwo mieli przed bardzo, bo kiedy w kwietniu mieliśmy organizować jego wystawę, bo pierwotnie taki był termin, to na naszych stronach w Facebooku, w internecie była szeroko omawiana ta twórczość online. Dzisiaj natomiast mamy tą przyjemność oglądać jego dzieła wiszące na ścianie. Proszę Państwa, w dalszej części programu, bo postaraliśmy się, żeby dzisiejsza uroczystość, mimo że bez publiczności, że po raz pierwszy, zresztą podkreślę, transmitowana przez media społecznościowe, co jest wielkim wydarzeniem w historii BWA i zapisze się z tego chociażby powodu w historii, ma kilka punktów bardzo ciekawych. Za chwilę usłyszycie Państwo specjalny utwór wykonany i skomponowany przez Macieja Klernara pod tytułem Ex Libris muzyczny Alfreda Aśniołowicza. Jest to utwór specjalnie napisany na dzisiejszy wieczór. Naprawdę to wielkie wydarzenie, także artystyczne, muzyczne. Później zapraszam Państwa na spotkanie z Elżbietą Wasyły, która w bardzo piękny sposób, sugestywnie, interesująco oprowadzi Was po tej wystawie, zachęcając do odwiedzenia naszej galerii. Cóż, ja po raz pierwszy przemawiając na żywo przez internet, pożegnam się z Państwem i oddaję głos naszemu wspaniałemu młodemu muzykowi Maciejowi Klejnarowi. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich na wystawie jubileuszowej artysty grafika z Chodzieży, pana Alfreda Aszkiełowicza. Jest to wystawa jubileuszowa, związana z 60-leciem pracy twórczej pana Alfreda. Na wystawie w Biurze Wystaw Artystycznych w Pile zostały zaprezentowane jego grafiki, prace malarskie i seria kruków. Małe formy graficzno-malarskie, które rozwija od wielu lat i które cały czas są niezwykle interesujące, żywotne i energetyczne wizualnie. U pana Alfreda Aszkiełowicza jest niezwykła równowaga między myśleniem proporcjami, czyli matematycznym myśleniem, i myśleniem wizualnym poprzez zmysły. To niezwykła umiejętność połączenia i zrównoważenia myślenia, która przydarza się nielicznym. W związku z tym pan Alfred Aszkiełowicz tym, co wypracował przez 60 lat swojej pracy twórczej, zapisuje się jako jeden z najwybitniejszych grafików współczesnych w Polsce. Litera i cyfra jest głównym bohaterem cyklu prac malarskich pana Alfreda Aszkiełowicza, które zaczęły powstawać w latach 90. Niektóre prace przedzielone są osią symetrii. To jeszcze takie przypomnienie, bo pamiętam, że pierwsze jego realizacje wzięły się stąd, że przedstawiał tablice mojżeszowe, czyli pierwszą i drugą. Stąd w niektórych pracach podziały. W niektórych tych podziałów już nie ma. Są realizacje, w których są tylko i wyłącznie same litery bądź cyfry. Natomiast są też obrazy, w których pan Alfred Aszkiełowicz wykorzystuje symbole nawiązujące do świata roślin i zwierząt. W przypadku obrazu, które są za mną, pojawia się muszla spiralnie skręcona. To jest dowód na to i symbol, i znak tego, że myślenie pana Alfreda cały czas związane jest z proporcją. Jeżeli z proporcją klasyczną, to z proporcją złotego podziału. Tajemnica zawarta w obrazach cyfrowych i literowych tak naprawdę to jest znana tylko panu Alfredowi. Natomiast daje nam taką możliwość, abyśmy mogli indywidualnie przeżywać treści wizualne i ewentualnie te, które wykraczają poza nasz wysiłek intelektualny, abyśmy mogli je również sobie dobudowywać w naszej wyobraźni. Ważna informacja to również fakt, że Alfred Aszkiełowicz posługuje się głównie antykwą i potrafi ją wykreślać ręcznie. To charakterystyczne dla grafików dobrze wykształconych, umiejących nawiązywać do tajemnicy formy litery. Antykwa związana jest ze starożytnością, czyli znowu hołd artysty nie tylko poprzez proporcje złotego środka, ale również poprzez dyscyplinę, jaką twórcy antyczni wprowadzili do sztuki europejskiej, która nadal czerpie z tych wzorców. Wystawa została tak skonstruowana, ta przestrzeń, ta część galerii, że została zbudowana na osi, czy na trzech osiach, takich trzech dominant kolorystycznych, czyli czerwieni, błękitu i obrazu, który łączy w sobie kolory bliskie brązom i czerwienią i błękit. Pan Alfred Aszkiełowicz to przede wszystkim grafik, który posługuje się dwiema zasadniczymi technikami, które w
wpłynęły na kształt jego twórczości graficznej, a mianowicie jest to miedzioryt i mezotinta. Zarówno w miedziorycie, jak i mezotincie pokazał wszystkie swoje umiejętności rysunkowe, które zostały rozwinięte do maksimum. Jego kreska jest przemyślana, z wielką siłą i temperamentem pojawia się w jego realizacjach. Nie ma żadnych pomyłek, nie ma żadnych błędów, czyli to najwyższa próba. W mezotincie przepięknie, bardzo interesująco łączy czernie, szarości, a potem przechodzi w światło i domyka wszystko zdecydowaną kreską. Jego prace, w których łączy kreskę i plamy od czerni do szarości, pokazują dużą wrażliwość na światło. Stąd nie dziwi fakt, że Alfred Aszkiewicz zajął się również malarstwem. Tematyka jego prac, jego miniatur graficznych jest bardzo różnorodna. Stworzył wiele, ponad 100 czy ponad 130 exlibrysów. To bardzo małe formy graficzne, w których pokazał nie tylko swój warsztat, swoje umiejętności, ale swoją wyobraźnię. Wiele jego realizacji lokują się w sposób interesujący w przestrzeni myślenia surrealistycznego. Zaskakujące połączenia wprowadzają w interesującą poetykę i rozwijają wyobraźnię. Tematyka małych form graficznych pana Alfreda Aszkiewicza jest różnorodna. W latach 90. pojawiają się dodatkowo cyfry i litery, a potem tarcze zegara. I poprzez tego typu środki symboliczne artysta wprowadza nas w takie odczucie odmierzania czasu. Kiedy patrzę na te grafiki, mam wrażenie, że słyszę rytm ziemi, puls życia nie tylko jednego człowieka, ale całej ludzkości. To bardzo, bardzo akustyczne dla mnie realizacje. W exlibrysach i wielu małych formach graficznych artysta pokazuje nie tylko swoje mistrzostwo, jeżeli chodzi o użycie linii, kreski i odcieni szarości, od czerni do bieli, ale pokazuje taką wrażliwość tematyczną, albo głębiej ujmując, myśli surrealistycznie. Niektóre formy przedstawia realistycznie, a jednocześnie zaskakująco łączy z innymi rozwiązaniami, które wprowadzają nas w świat nierealny, a przez to rozbudzają naszą wyobraźnię i ukazują, że sposób myślenia naprawdę może być zaskakujący, twórczy i odkrywczy. To właśnie widać w tej całej warstwie merytorycznej twórczości graficznej Alfreda Aszkiewicza. W grafikach pojawiają się również kruki i to bardzo ciekawa, bardzo ciekawy motyw świata zwierząt. Kruk uważany jest za symbol mądrości. Jeżeli mądrości, no to też można to połączyć, chociaż mądrość nie zawsze idzie w parze z intelektem, ale w przypadku twórczości Alfreda Aszkiewicza niewątpliwie. Kruk jest bardzo ważnym symbolem, nie tylko wizualnym, nie tylko wprowadza interesującą dramaturgię, ale również staje się odrębnym bohaterem takiego obszernego cyklu, w którym artysta łączy swoje umiejętności i sposób myślenia graficznego z wrażliwością na kolor, czyli z malarstwem.
Państwa, zupełnie zaskakującym cyklem w twórczości Alfreda Szkiełowicza są kruki. Kruk, jak wcześniej powiedziałam, stał się bohaterem wielu jego realizacji małych form graficznych, a w przypadku cyklu graficzno-malarskiego jest głównym bohaterem. Artysta nałożył sobie bardzo mocne ograniczenia, czyli po pierwsze format, a po drugie skala. No i temat, bo jeden kruk i okazuje się, że na temat jednego kruka wizualnie można stworzyć cykl wręcz nieograniczony, jeżeli chodzi o różnorodność przedstawień. Artysta w tak zawężonym temacie pokazuje nam całą swoją możliwość, nie tylko techniczną, ale możliwość wyobraźni, siłę kreacji. Przedziwne jest również to, że kompozycja, której użył, waha się, jest, a jednocześnie jest bardzo zrównoważona i dynamiczna, tak chociażby jak w układzie ludzkiego ciała w kontrapoście. Z jednej strony czytamy, że jest to kompozycja zamknięta, ale z drugiej strony przebija ją, mimo że kruk zawsze jest bohaterem przedstawionym jako całość. Wykorzystuje w tym cyklu różne środki artystyczne. Linia, kreska, plama położona bardzo sylwetowo, ale jednocześnie lawowania, rysowanie farbą. Także ta różnorodność techniczna jest w tym cyklu niezwykle bogata i bardzo energetyczna. Te kruki dostarczają bardzo dużo takiej pozytywnej, wizualnej energii, która ożywia. To bardzo ważne w dobie sztuki, która też nie potrafi, nie zawsze afirmuje życie, afirmuje to, co nas otacza. A w przypadku Alfreda Aszkiełowicza, poza bardzo mocną dyscypliną i takim myśleniem proporcjami, niezwykłym skupieniem, wręcz medytacją nad obrazem, pojawia się taki entuzjazm do tego bohatera, kruka, poprzez kolor i poprzez silną, mocną, zdecydowaną kreskę. Na uwagę zasługują również dwa ostatnie obrazy pana Alfreda Aszkiełowicza, które wprowadzają znowu coś nowego w jego twórczość. Tworzy obrazy, które można by nazwać obrazami otwartymi. Koncepcja obrazu otwartego rozwija się już od kilkudziesięcioleci w świecie sztuki euroamerykańskiej. Natomiast i wydaje się, że niektóre obrazy z cyfrą i z literą sugerują taki sposób myślenia, aczkolwiek nie do końca, bo jednak są to kompozycje zamknięte. To dwa ostatnie obrazy, które artysta przysłał na wystawę, są typowymi kompozycjami, typowymi obrazami otwartymi. W drugim planie jest pewien regularny szum plam, kresek odpowiednio ukierunkowanych, a na pierwszym planie pojawiają się regularnie rozłożone punkty kolorystyczne. Pomyślałam sobie, że to tak jakbym się nagle oddaliła od tych tablic z cyframi i literami i te cyfry i litery zamieniły się w te punkty i gdzieś tam w dali mam pewien szum informacji, którego już nie rozumiem albo rozumiem, ale się bardzo mocno zdystansowałam, bo jestem już daleko. To bardzo prowokujące, nie w sensie takiej nachalnej agresji w stosunku do odbiorcy, ale takie obrazy prowokujące do oddalenia się i do słuchania z daleka, z pewnej odległości. Być może taki twórca jak Alfred Aszkiełowicz z 60-letnim dorobkiem twórczości użył takich środków i chce nam powiedzieć coś szczególnego, coś, co zrozumiał już nie tylko poprzez swoje życie, ale poprzez swoją sztukę, która jest niezwykle skupiona i wręcz medytująca obraz, który go otacza. Dziękuję Państwu. Zapraszam do oglądania wystawy. Biuro Wystaw Artystycznych w
szpilę.